Tak jest. Wjeżdż nad rowerem. Kamera poszła. Zrobię taką ładną półkę, Czuro? Że mama powie, kurde, ale zrobiłeś półkę tutaj. No. Siedzi, uwaga, demonstruje. Tak przy okazji, cały projekt garażowy już zakończony. Ściągamy rower i teraz zakładam rower. Od razu wam mówię, że trzeba rower dźwignąć od samego dołu na taką wysokość, jaką sobie wymarzycie. Sięgam przez trójkąt główny ramy,
zahaczam haczykiem wszystko na ten temat. A teraz parę szczegółów. Metróweczkę proszę. Dziękuję. Rower wspiera się na desce. Deska wsparta jest na trzech wspornikach, na swoich końcach i na środku. To jest deska dwumetrowa, 197 cm. Takiej długiej nie potrzebujecie. Ogólnie cały ten super prosty system, czyli decha, haczyk, sznurek i jakiś system zamocowania tego sznurka do czegoś, czy to będzie ściana drewniana, czy jakaś belka, czy gdzieś w betonie będziecie wiercić, musicie dostosować do kilku rzeczy. Rozstaw kół roweru, wysokość roweru i szerokość kierownicy. Im będzie kierownica szersza, tym będzie nam rower bardziej odstawał od ściany, ale to na górze, tutaj dużej różnicy nie będzie, tego się nie obawiacie, ale długość sznurka wtedy będzie musiała być dostosowana. No i oczywiście rozstaw kół w tym przypadku, to jest rower 26-calowy, mamy tutaj 106, 106,5 cm. Ja użyłem półki, która po prostu może też być półką, gdyby ten rower już za jakiś czas tutaj nie wisiał. 197 cm moja półka, możecie użyć nawet 2x40, tylko że wtedy będziecie na przykład musieli zamontować powiedzmy po dwa wsporniki. To nie jest duży ciężar. Rower, który powiedzmy, jeżeli miałby to być nawet e-bike, tylko pamiętajcie, trzeba go będzie podnieść. Będzie sobie stał na tej półce, to hak trochę nam odciąży, myślę, że nie wiem ile hak zabierze, z 5-7 kg, 20 kg tu zostanie, czyli po 10 kg na deskę, mniej więcej. Szerokość tej deski 80 mm, grubość 20, w zupełności wystarczająca, myślę, że 70, 60, nawet do szerszych opon też byłaby by ok. To są takie oldschoolowo stare opony 1.9. Jeżeli chodzi o haczyk, to jest akurat haczyk dedykowany do systemów mocowania rowerów, z tym, że ja go akurat rozwaliłem, bo podzieliłem go na dwie części. To znaczy ten element, na którym ten haczyk miał się wspierać na ścianie, wspiera mój sznurek, przytrzymuje sznurek, natomiast sam haczyk przytrzymuje ramę, tak jak miałby przytrzymywać na przykład koło od roweru. To nie musi być haczyk dedykowany, ale to nie będzie droga rzecz, to będzie paręnaście złotych. Możecie użyć pręta, wygiąć go i owinąć starą dętką, możecie użyć, możecie spróbować, no myślę, że do niektórych ram haczyk zrobiony ze starego wieszaka też naprawdę dałby radę, możecie puścić wodze fantazji. Prosty system, to jest tanie, ale też bardzo dobre. Można by ustawić sobie przy takiej wysokości, jaką mam tutaj, to jest około 2,30 chyba tutaj, od podłogi do sufitu, można by sobie ustawić dwa rowery. Drugi rower mógłby być powiedzmy jakieś 60 cm niżej, czyli druga półka poszłaby tutaj, tutaj miałbym drugi sznurek i macie dwa rowery. W takim systemie wydaje mi się, że można upakować najwięcej rowerów na niewielkiej przestrzeni, zaraz wam tę przestrzeń pokażę. Przy zachowaniu przestrzeni na podłodze, czyli miejsca na podłodze i tak, żeby te rowery nie wystawały nam też jakby światło całe tutaj tej naszej przestrzeni, nie wystawały nam od ściany, to jest dobry system. No, wystający element to taki tutaj pedał, ale mi to w ogóle nie przeszkadza, mam tutaj dostęp do wszystkiego, co bym chciał, proste, no, proste, fajne i tyle. A nasze miejsce tutaj to 2 metry na 3 metry po podłodze. I tutaj można zmieścić dużo rowerów. Gdyby tu się zmieścił jeszcze na długość kolejny, to tutaj by poszły raz, dwa, trzy, cztery. Tu mógłby pójść piąty. Mówię o upakowaniu rowerami jakiegoś pomieszczenia. No i tu 6, 7, 8, 9. Proste.